Rozdział 7. O śmierci ponoszonej przez niektórych, nieodrodzonych jeszcze, za wyznawanie Chrystusa. Ci, co nie przyjąwszy jeszcze chrztu odrodzenia, umierają dla imienia Chrystusowego, równie tyle zyskują odpuszczenia grzechów, jak gdyby już chrzest święty przyjęli. Albowiem ten, co powiedział, jeśli się kto nie odrodzi z wody i ducha, nie wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. W innym powiedzeniu czyni dla nich wyjątek, gdyż nie mniej ogólnie mówi, kto mnie wyzna przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. I w innym jeszcze miejscu, kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Dlatego też napisano, droga przed obliczem Pańskim, śmierć świętych Jego. Cóż, bo droższego być może nad śmierć, przez którą i grzechy się wszystkie odpuszczają i zasługa się naraz znacznie powiększa. Tak bowiem wielkiej zasługi nie mają ci, co nie mogąc odwlec śmierci ochrzczeni zostali i pozbywszy się wszystkich grzechów zeszli z tego życia. Większą mają zasługę owi, co mając śmierć swą odwlec, nie uczynili tego, bo woleli wyznając Chrystusa życie swe zakończyć, niż zapierając się Go, przystąpić później do chrztu. Gdyby się byli wyrzekli Chrystusa z bojaźni przed śmiercią, i tak by z pewnością mieli to odpuszczone w tym źródle chrzestnym, w którym też nawet tym, co zabijali Chrystusa, ta straszna zbrodnia odpuszczona została. Czyżby bez obfitej łaski Ducha Onego, który kędy chce, tchnie, mogli umiłować Chrystusa aż do tyla, żeby w tak strasznym niebezpieczeństwie utraty życia, mogąc to życie ocalić przez zaparcie się Go, nie uczynili jednak tego? Ta tedy droga śmierć świętych, którą poprzedziła śmierć Chrystusa, tyle łaski im użyczająca, że ci gwoli dojścia do Chrystusa nie wahali się również śmierci ponieść. Ta tedy śmierć świętych wykazała, że to, co było przedtem ustanowione jako kara za grzech, obrócone zostało na to, żeby wydało obfitszy owoc sprawiedliwości. Śmierć przeto nie dlatego ma uchodzić za coś dobrego, że ku tak wielkiemu pożytkowi nie własną mocą swoją, lecz z Bożej opatrzności obrócona została tak, iż to, co na postrach ustanowione było, żeby grzech nie był popełniony, teraz ma być podejmowane w tym celu, żeby już nie grzeszyć na przyszłość i żeby popełnione grzechy znieść i żeby za zwycięstwo wielkie należną nagrodę sprawiedliwości otrzymać.